Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Don't Starve Shipwrecked. No i to jest DLC do podstawowego Don't Starve'a. Jest to DLC w fazie albety albo alfy. No i postanowiłem po nagraniu Together sobie zagrać. Tu mam tylko jeden dzień nagrany, ale więc spokojnie, ja tam nawet nic nie robiłem, tylko patrzyłem sobie, mam tylko tą jedną postać. Tu pisze coming soon, gdy wchodzimy na World, więc to wszystko będzie dodawane. Gra kosztowała 5... nie pamiętam już ile na Steamie, 5 chyba euro. No i to jest moje pierwsze zetknięcie w ogóle z tą grą. Pewnie myślę tak jak i wasze, więc w ogóle będziemy poznawać tą grę od nowa. To jest tak jakby Don't Starve, tylko zupełnie inne, bo mieścimy gdzieś tam się na właśnie wyspach tropikalnych. I wiem, że właśnie bardzo długo trwa wczytywanie tego ekranu. No nie, trochę już szybciej. Za pierwszym razem przynajmniej było mega długo. Jeżeli tak, no to nagram jeszcze raz od nowa, ale... O! Dobra, no i właśnie tu się budzimy na tych wyspach. No i główny cel i zamysł tej gry jest oczywiście, no, przetrwać, tak? Czyli to, co w każdym Don't Starve'ie. Będziemy tu się też, może nie chyba z zimą, tutaj chyba zimy nie ma, ale będziemy gdzieś tam też natykać się na różnego rodzaju nieprzyjemności. Jedni mówią, że ta gra jest trudniejsza, jedni mówią, że ta gra jest łatwiejsza. Nie wiem, jeszcze nie grałem, ale po obejrzeniu tam kilku odcinków myślę, że ta gra jest łatwiejsza niż poprzednia. Że ona nie jest jakoś strasznie trudna. Oczywiście wyspy są chyba losowo generowane, no tak mi się wydaje. Może teraz jeszcze nie, ale tak normalnie to są zazwyczaj losowo. Dobra, weźmy, zróbmy sobie... możemy zrobić machety. Maczeta jest potrzebna do tego, by ścinać bambusy. A bambusy trzeba ścinać, bo nie wiem. Potrzebuję trzech tych, no to na razie jeszcze nie będę, bo pierwsze co chcę zrobić to maczetę. Ale to może być błąd, bo mogę potrzebować drewna, więc jeszcze w sumie nie przesadzajmy. Żeby się nie okazało, że nie mamy drewna, nie możemy zrobić ogniska, choć chyba możemy zrobić pochodnie. No tak, ale wolałbym ognisko. Tu mamy kokosy. Tam kraby, które też możemy łapać jakoś. W ogóle ostatnio gdzieś czytałem, że dodali, i w ogóle widziałem gdzieś odcinek, że dodali do gry Don't Starve Together taki bat i można jeździć na tych nabawołach. Super sprawa. A batem można na przykład króliki zabijać czy coś w tym stylu. Ma dużą odległość, także no mega fajnie na hita tam gdzieś schodzą. Co by tu jeszcze objaśnić? To jest taka skała z larwami, które oczywiście możemy jeść. To są jakieś tam knieje, krzaczki, po co, nie wiem. To chyba zastępują takie coś w stylu patyki, nie mam pojęcia. Dobra, i to... A, tam jest flint. Co weźmiemy? Dobra, i tu mamy oczywiście standardową mapkę. Tu będziemy sobie ten... standardzik, tak samo jak w Don't Starve. Dobra, i robimy teraz pochodnie. Nie wiem, ile zapłaciłem za sam dodatek, ale za cały pak z tej gry zapłaciłem bodajże 15 euro. O chuj! Przepraszam. Chciałbym właśnie dodać, że istnieją... kurwa. Istnieją takie... istnieją właśnie takie węże. Wąsze. I one właśnie wypadają czasem z drzew. Nie no, dużo mi to nie zabrało, bo chyba 5 na jednego hita. To nie jest jakaś tragedia. O, dobra, i mamy banany.
Dobra, na razie z jedzeniem nie jest tak źle. Pościnamy i myślę, że w najbliższym tutaj gdzieś czasie... O, i mamy też jajko. Jakieś ptaka. Myślę, że w najbliższym czasie zrobimy na przykład... O, tu bym zrobił tą traftę, ona jest lepsza. Ale bym potrzebował maczety, więc myślę, że zrobimy zwykłą tratwę i gdzieś tam na tą przygodę wyruszymy. Czy ja mogę zrobić plecak? Mogę. A, potrzebuję liście palmowe. A to jest ciekawa opcja naprawdę. Przy okazji weźmy, poszukajmy, by zrobić z kokosami. Potrzebujemy 4 liści palmowych tylko, tak? Tak, tylko 4 liści palmowych. Nie wiem, jak to wygląda na jedno ścięte drzewo. Chyba jeden. Aha, jeden na jedno ścięte drzewo. Dobrze, przed nocą się wyrobimy, myślę. Przydałyby się takie z kokosami. No ale skoro nie ma, no to już trudno weźmie się takie. No przyda się. Oj, kurde. Aha, i tu mamy muszelki, z których potem możemy zrobić zbroję. No, możemy potem z nich zrobić zbroję. Dobra, okej, mamy już plecak, możemy zrobić... To jest taki mały plecak, tak? Do większego będziemy potrzebowali maszyny naukowej. Weźmy kwiatek. Kwiatek nie trzeba, tu widzę... Z psychiką nie jest aż tak najgorzej, może gdzieś tam w nocy będzie mocno spadać. Osiedlanie, wiem, że osiedlanie się, rozpalanie ogniska w dżungli jest spoko, ale można gdzieś tam właśnie na jakieś węże coś w tym stylu natrafić. Więc to na pewno ciekawe nie jest, ale fajne, że tutaj jajka. Mamy też te szyszki, które możemy później gdzieś tam zasadzić, jak się gdzieś będziemy osiedlać. Fajnie, że też z każdego praktycznie drzewa można wyżyć, bo jeżeli będziemy tak codziennie z drzewa tak rąbać, no to praktycznie z każdego jajko wypada, czy tam banan. I zobaczcie, 5 jajek i ze spokojem mamy jeszcze kokosy. O, widzicie? I tu jest już wąż. Wąż. Dobra, zobaczmy, czy tu nie ma. Tu nie ma wąża. Dobra, gdzieś tam jeszcze to jedno drzewo, myślę. I lecimy się już osiedlić. W sensie rozpalić ognisko. Okej, nie ma tu żadnego węża. Dobra, chodźmy. W sumie jeszcze mam czas, więc... Ciąć kilka drzew nie zawadzi. Kurwa! D. Kurwa mać. D. No i shit, nie. Nie umiem właśnie walczyć nigdy ze zwierzakami z Don't Starve. Zobaczcie, już straciliśmy 20 życia. I to na pewno fajne nie jest. Dobra, osiedlmy się tu. Bo ja gdzieś tam przy okazji będę sobie mógł ściąć te drzewa. To na pewno sensownie. Okej, to jest ostatni flint, jaki mamy, więc... Trzeba uważać. Czy nam starczy na... Starczy, bo tam drzewa potrzeba. Okej. Och, czemu? Wow. Wow, jak to wszystko szybko zaczęło płonąć. What? Okej. Dobra, usmażmy sobie, myślę, te jajka nie, bo ich jest dużo. Usmażmy sobie te borówki. Te usmażmy. To usmażmy. I myślę te... Kokosy. A, nimi można te palmy zasadzać. Okej, ale my myślę sobie je zjemy. Czy to nam starczy? Starczy, jeszcze może upieczmy te banany. Banany myślę jakoś... O, zobaczcie, sensownie nam to przywróciło, życie też. O, a Wilsonowi już rośnie broda? Czy to jest jego plecak? Nie wiem, dobra. Nie będę się nad tym zastanawiać. Grzybek, który... On chyba przynosi życie, ale odbiera psychikę. Widać, w nocy spada mocno psychika dość. Znajdźmy tutaj był ten kwiatek. Okej, zabiorę wam ostatni kwiatek, jaki macie jeden. I zbudujmy tratwę i płyńmy nią.
No co jest? Nie gadaj. A, dobra. Wow, myślałem, że nie wskoczy, no bo kurde ten. Dobra, i tu mamy ten. Ile się zużywa ta nasza tratwa? Chyba tym bardziej jesteśmy gdzieś tam właśnie na tym oceanie, tym bardziej się zużywa. I widzę, chyba dodali animację fal. Bo wcześniej jest taka trochę przezroczysta. Wcześniej chyba była cała. Pójdźmy tak tutaj brzegami. Tu mamy tam. Nie wiem się. Nie ośmiornicę, tylko meduzę. Tu mamy butelkę, ale czy ona jest mapą? Jeżeli ona jest mapą, to mamy mapę do skarbów. Ona jest chyba pusta. Dobra. Po prostu butelkę. Okej, płyńmy, tylko zobaczmy. To chyba nigdzie nie ma jakichś połączonych wysp i będziemy musieli przepłynąć fale. Wiecie, bo jeżeli pływam tak blisko, to może się często okazać, że gdzieś niedaleko jest wyspa połączona właśnie takim tym niebieskim. Tu wiem, że możemy jakieś małże czy coś tam wydobywać. To jest seaweed, to są glony i one też dają nam jedzenie, jakoś nawet spoko to jedzenie daje. Więc to też całkiem sensownie. Odnawia nam żarełko. No na razie nie jest źle, mamy te. Jesteśmy dość ustawieni, że tak powiem. Ja tylko muszę zbudować sobie Sense Machine, ale do tego jest potrzebne... No właśnie, co jest potrzebne? Złoto i kamienie, których jak widać nie mamy. O, i tu prawdopodobnie gdzieś będzie wyspa, skoro jest tu połączone. Przepraszam. No, czekałem tyle, by w to zagrać, by móc w ogóle nagrać. Bo czas jakoś nie pozwalał, choć mimo to, że są święta, to tego czasu jakoś nie było dużo. No, halo. Znaczy, czas jest, ale może nie ma wielu rzeczy potrzebnych do nagrania. Czyli, nie wiem, chęci. Znaczy, chęci są, ale zazwyczaj coś zawsze wypadało, typu gdzieś wyjeżdżałem lub ktoś przychodził i tak nie nagrywałem. Ale mamy Don't Starve, Shipwrecked. Gra, na którą długo czekałem, by sobie w nią zagrać. Musiałem sprzedać Hiperbestię. Oczywiście Celsa, by sobie zagrać. O, i mamy, to jest nowa wyspa, tak? Tak, nowa wyspa. Okej, lecimy. Jak to się schodzi na ląd? Klika się? A, po prostu się klika, dobra. Okej, jesteśmy na nowej wyspie, wyspie. Tu mamy złoto, które jest nam bardzo potrzebne. I mamy też flint, który też jest nam bardzo potrzebny. I mamy... Nie, mamy małpy, które nie są wam w ogóle potrzebne. Wiem, że one strasznie przeszkadzają w rozgrywce. O, i mamy ziemniaki. I mamy słodkie ziemniaki. Które myślę... Nie będę chyba zbierał teraz jeszcze. Myślę, że zostanę tu z jeden dzień. Okej, czy jak zjeżdżam na surowo... Aha, spada mi psychika, dobra. Zrobię teraz kill off. I ułożę, założę ten kill off. Okej. Wydobądźmy sobie to. No właśnie, nie mamy miejsca. Ta butelka jest zupełnie nam niepotrzebna do niczego kompletnie. Znaczy przynajmniej teraz, w tej rozgrywce. Dobra, i tak będziemy musieli coś wywalić, dlaczego zjem sobie nasionko. Bo z tego wypadnie też złoto, które... Okej, i flint, także mega spoko. Wszyscy mówią o niedoborze złota w tej grze, także... Wypada, gdy nadarzy się okazja, wypada pozbierać trochę tego złota. Dawaj nasiona, kurde. Dobra, to już jedzenia mamy full, niepotrzebnie brałem też tego słodkiego ziemniaka. Czy to jest miejsce na osiedlenie się? Nie wiem, jeszcze. Znaczy ja i tak będę krążył, więc osiedlanie się w jakikolwiek sposób nie ma dla mnie sensu. Ale stworzyłbym maszynę naukową po to, tylko by stworzyć sobie większy plecak niż ten mały, bo on... No bo on nie mieści dużo rzeczy, więc to będzie, myślę, rozsądne posunięcie, mimo to, że stracimy dużo materiałów.
Będziemy mogli stworzyć plecak. Nie mamy patyków. Aha, no to idziemy po patyki. Te ostre się chyba z tymi kolcami. O, już noc. Szybko strasznie. Nie wiem, czy jakby tu szybciej czas mija, czy coś. Te małpy... O, dobra, są patyki. I uciekamy byle dalej od tych małp, które kurwa właśnie podszedły tutaj. Podszedły. No do tego mnie gonisz. Idź chuj. Dobra, idziemy. Czy my możemy zrobić ognisko? Możemy. Więc się nic zupełnie nie stanie, nie zginiemy przez przypadek. Dobra. Plecak, on ten zawiera 4 sloty, a duży plecak zawiera slotów o 4 więcej, czyli na pewno opłacalne. Dobra, ja sobie to tu wywalę, bo... By wziąć teraz plecak i pozbierać sobie to. Dobra, nie mamy już zbytnio czasu na nic. W nocy nic większego i dużo nie zrobimy. Po prostu pozbieram tej trawy, która jakkolwiek mi się do nic raczej nie przyda. I zbudujemy ognisko. No kurwa, zjadłeś mi ziemniaka, jebana szmato. Wypierdalaj. Ej, czy jak ją jebnę w nocy, to mi się coś stanie? Patrz, jaki ma zęby, o chuj. Dobra, nie. Ja to mogę dodać, nie mogę. To jest, myślę, dobre do dodawania do ognia. No to gówno też daje. Dobra, przydałoby się coś zjeść. Monster Meat'a ja bym sobie zostawił na później, lecz seaweed'a. Zobaczmy, ile od dnia wia upieczony seaweed. Myślę, że nie szczególnie dużo, ale... A nie! Słuchajcie, życie nam reperuje i to ile życia nam widzę tutaj ten... Okej, teraz mamy full życia, full żarcia. No i psychiki praktycznie też full. Więc całkiem spoko. Ciekawe, czy tu też są te łapki, które nam gaszą ogień. Dobra, kurwa, bo one mi te potatosy wpierdala, no. Dobra, pozbierajmy je. W sumie one są zaliczane jako warzywo i przydałyby się do meatballsów, czy czegokolwiek innego. One się chyba nie odrodzą, bo one są chyba takie jak marchewki. Zobaczymy, po ile one się stakują. Jeżeli po 20, to weźmiemy więcej. Tak, po 20. To myślę, że z 20 weźmiemy i będziemy mieli żareła do końca. Dobra, żarcia mamy dużo. Te małpy naprawdę są wkurzające. Nawet nie wiedziałem, że my do góry popłynęliśmy. Myślałem, że gdzieś na bok. Znaleźliśmy tą wyspę. Chyba po 20 się stakują, tak? Nie, po więcej! Wow, to chyba tam z 30. To możemy ze spokojem dzisiaj sobie pozbierać to. Wiem, że są jakieś przypływy, odpływy, jakieś silne wiatry, które nam zdmuchują wszystko. Czyli tak w sumie to nie fajnie. Dobra, weźmiemy co te kwiaty. A, w sumie to musimy zbierać kwiaty, bo one nam się przydadzą na wianki, które będziemy robić. Ale strasznie dużo się stakują te słodkie ziemniaki. Dobra, nie wiem, ile tutaj nawianek potrzeba. 12. Czyli tak jak w normalnej chyba grze. Dobra. Idziemy dalej zwiedzać tą wyspę, choć ona jest dość mała. Wydobyliśmy trochę złota, którego... Nie, mamy nadal. Możemy nadal zrobić science machine, co jest całkiem spoko.
Dobra, robimy sobie pianek, który gdzieś tam zawsze będzie nam troszeczkę podnosił tej psychiki. Ja bym im to rozwalił, ale nie mogę. Jest, oby one się nie... Powiedzcie, że one się nie rozmnażają jakkolwiek. Dobra, to jest mała wyspa. Więc wracamy, jest prawie koniec dnia. Znaczy jest tak południe. Więc jakkolwiek może jeszcze zdążymy coś zrobić, przynajmniej tam gdzie są małpy, tam na pewno nie zamierzam się osiedlać. Chyba że najpierw je wybić jak żyć coś. Wiem, że tu można fajne żagle robić i tak dalej. Ale tak jak już się osiedlimy, by w jakimś konkretnym miejscu, gdzie będzie wszystko złoto i tak dalej, na jakiejś dużej wyspie, chyba. Być w sumie małe spoko, bo nigdy, zawsze mniej więcej to sobie ogarniesz, gdzie co jak. O, tu jest przejście chyba na kolejną wyspę. Mhm. Tu będziemy mieli zaraz kolejną wyspę gdzieś. O, seaweed. Dobra, musimy jak najprędzej ją znaleźć, bo już się koniec dnia robi. Okej, mamy. Czy tak codziennie w sumie jedną wyspę gdzieś tam opykamy, to jest całkiem też spoko. Te muszelki w sumie możemy zbierać. O, i mamy świnki. Świnki takie plażowe. Takie, no wiecie, dzikie. Weed Boar House. Zbierajmy patyki, bo mamy z nimi mało rzeczy, w sensie, no, patyków nie mamy. Więc to fajne nie jest. Dobra. No. Całkiem ciekawe borówki. Choć borówek widzę... O, moneta. Pewnie na nic się nie przyda i... I'm rich, jestem bogaty. Dublony. Dobra. Ops. Dobra, ta wyspa nie wydaje się też duża. Kamienie. Dobra. Tu myślę, kolejną noc sobie przetrwamy. Jest bardzo ciekawa gra, w której cały czas update'y myślę będą wychodzić. Cały czas gdzieś będzie ona optymalizowana. Więc sensownie, sensownie. Wiem, że piasek też można wykopywać, ale jakkolwiek na razie chyba on nam się nie przyda. Ja bym rozwalił ten... Oj. Wiem, że też tu się pojawiają te dziki, czy tam jak one, te psy takie. Dlatego jak najprędzej musimy gdzieś tam się osiedlić w jakimś... Myślę, piątym, szóstym dniu to jest dzień, w którym naprawdę już trzeba... W szóstym, tak myślę, dzień, w którym już trzeba zrobić tą maszynę, zrobić sobie zbroję, gdzieś tam sobie osiedlić się. Dobra. Nie marnując dnia i po prostu nie rozpalając, nie będę teraz rozpalać ogniska, bo zmarnuję dzień. Nie wiem czy... A nie, one nie świecą, przecież nie świeciły, ale... Dobra, zróbmy to. Ciekawe jestem, ile z takiej dużej wylatuje kokosów, jak jeden to jest w ogóle nieopłacalne. Dwa! Czyli gdzieś sensownie do jedno zasiania, jedno zjedzenia. To też spoko. No i kolejna jakaś mała pierdołowa ta wyspa, ale za to mamy tu dużo patyków, których mamy mało, mamy niedobór trochę tych patyków. Oj, noc. Shit.
Mam nawet materiał na zbudowanie tego dużego ogniska. Ale to jest nieprzydatne. Słuchajcie, ja sobie zjem te sweet potatoesy. Jestem ciekaw, ile one zabierają. Zróbmy 5, 4. I ciekawe, czy starczy na pół głodka. No tak z 5 potrzeba na pół głodka. No, żeby całe zapełnić połowy, potrzeba jakieś 7-6. To, ale całkiem spoko, to starczy na pewno na 3 dni. Coś takiego, 4, mamy tu jeszcze inne rzeczy, na przykład Monster Meat, które jakkolwiek nam się do niczego nie przyda. Chyba, że zbudujemy to do gotowania. Przydałby się maczeta, byśmy zrobili sobie lepszą tratwę. Total Sordos... A też są takie mega sensowniejsze te gdzieś tam rzeczy. Dobra. Dalej, koniec. Dobra, i spadamy na kolejną wyspę. I eat food. O, widzicie? Mamy przypływ. Tym bardziej mamy... Chyba to chodzi o fazy księżyca, bo tu też jest północ. I zobaczcie, teraz zbliżamy się do północy i mamy przypływ. Nie wiem, czy tak naprawdę też jest, ale mi się wydaje, że naprawdę też tak to działa wszystko. Okej. Lećmy zbadać kolejną wyspę. Nie można zaatakować, ale to jest, jeżeli nie mamy głodka, to jeżeli je atakujemy, to odbiera nam tyle serca, ale potem jak je zjemy, to odnawia nam dokładnie tyle samo serca, ile nam wzięło. Więc spoko, jeżeli nie mamy głodka, możemy, a mamy na przykład full życia, tak jak teraz, możemy w każdej chwili sobie zaatakować gdzieś tam i możemy to sobie skonsumować i dzięki temu jedzenie nam wzrośnie, a serce będzie na takim samym poziomie. Słuchajcie, na razie z głodem to my jesteśmy naprawdę mega ustawieni. Zobaczcie, ile to jest tego seaweeda, ile mamy w ogóle tych sweet potato. Naprawdę masa tego jest, więc spokojnie my się przeżyjemy, a tu jest kolejna wyspa gdzieś. Tu musi być kolejna wyspa. Nie ma to tamto. Tylko ją trzeba znaleźć. Dobra, popłynę w tą, no tak jak... O! I tu mamy kolejny biom, o którym... gdzieś tam tylko zerkłem. Wiem, że na nim możemy pływać. Niestety nie możemy chodzić. To jest tak jakby takie bagno. Ale gdzie jest wody trochę, takie... takie jakby po prostu zalało ląd, ale tak nie do końca tam na kilka tych... na kilka metrów, gdzie możemy też sobie tam pływać i, ale wszystko widać, te trawy i tak dalej. Oj, ta wyspa wydaje mi się duża. Myślę, że chyba nic innego oprócz tych drzewek i tej trawy i kurde małpy, chyba nic tu sensownego nie ma. Znaczy sensownego tam to w ogóle nie jest sensowne, bo raczej w ogóle mi się nie przyda. No chyba, że tam trawę można zbierać, ale to nie widzę sensu. A trawy też można normalnie pozbierać. Jeżeli byłby jakiś niedobór. No to jest naprawdę fajne miejsce na osiedlenie się. Ale jeszcze jak zwiedzimy tą wyspę, to wam powiem, może się tu osiedlimy. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze zdążymy, skoro jest tak duża ta wyspa. Pójdziemy sobie brzegami, ogarniemy. No mamy tu kokosy. I mamy biom wulkaniczny. O, właśnie, mamy biom wulkaniczny, z którego w sumie to nie będę raczej jakkolwiek korzystał, bo wiem, że po zebraniu tych kamieni właśnie z tego biomu może czasem wybuchnąć wulkan, więc znaczy takie wybuchnąć to i możemy chyba zginąć czy coś. Więc to na pewno nie jest fajne. No ta wyspa zawiera kilka biomów w sobie i to jest
gdyby nie te małpy, to ja bym naprawdę mógł się tu osiedlać. O, ten złoto na pewno się przyda. Wiem, że czasem możemy napotkać butelkę z mapą skarbów, gdzie będziemy dostawać chyba randomowe różne rzeczy. Może to być jakieś totalne gówno. A może to być naprawdę fajna rzecz. Jak jest sensowna. Dobra, tu mamy pająki. Ej, ta wyspa naprawdę spoko, tylko wkurzają mnie te małpy, które większe rzeczy będą po prostu po mnie podnosić i mnie trochę wkurzać. Tu też kolejne mamy te pająki i małpy, więc one tam... O, zobaczcie, one mogą się nawet całkiem... O, shit, nie! Wąż, który jest żółty i on ma jad. Więc jeżeli on nas ugryzie, to mamy przesrane. I zabierze ma... zatruje nas. Słuchajcie, nie zauważyłbym go, gdyby gdzieś tam tylko nie spojrzałem i coś zobaczył żółty i... Ta małpa chce mi wszystko podpierdzielić, nie? No nawet jakiś ten... No wal się na mordę. Te małpy są naprawdę wkurzające, bo one wszystko zabierają. Ale jest tu nawet spoko. Tylko jest... Jezu, ile tu małp jest. Masakrycznie dużo. Oj, na przykład wypieprzają nam te... No wypieprzaj! Kurde. Oj, mamy to ten kamień wskrzeszenia. Haha, no tu z głowy taki świnek, okej. Okej, czy już jak umrzemy, to możemy się odrodzić, więc to jest całkiem spoko. No i tu zakończymy, myślę, dzień czwarty. Okej, ja w tym... Wypieprzać, no. Wiem, że jak się uderzy je, to one rzucają gównem, więc... Więc nie ma sensu. Szkoda, że nie ma Don't Starve Together Shipwrecked. Słyszę pająki. Kurde, jaka chmara za mną. W sumie one mogą nam pomagać w różnych rzeczach, na przykład zabić pająki, czy coś w tym stylu. Więc to też jest spoko, ale mogą przeszkadzać właśnie w takich rzeczach, jak zbierać takie kamienie, czy coś w tym stylu. Dobra, weźmy kilo. No kurde, ale mi pozbierały tego, no nie. To se weźcie w dupę, w sensie. No i tego nie chcą, nie? Jak im rzuciłem. Za śmiecie. Kurde, chciałbym tą palmę, ale... Słuchajcie, pokuszę się o ścięcie tej palmy, ale myślę, że wszystko mi zagrabią i nie zdążę nic wziąć. Kurwa. No umrzycie tu, będziecie, kurde, w ciemnościach. Walcie się, nie dostaniecie od mnie. No wypieprzać! Jakie tępe, głupie pały, nie? Dobra, i tu myślę, że skończymy nasz odcinek pierwszy, który jest długim odcinkiem, bo ja zawsze przesadzę z nagrywaniem. Ale po prostu ta gra jest mega wciągająca. I słyszę jakieś chmary owadów. Mam nadzieję, że to, że miałem głośniki, jakkolwiek nie przeszkadzało. Choć nagrywa... Znaczy, dobra, nieważne, nie będę wam tego tłumaczył. W każdym razie, jeżeli głos był trochę źle, to myślę, że nagram od nowa, ale w sumie chyba jest okej. Więc dzięki, że obejrzeliście i widzimy się już w kolejnych odcinkach, które będą się naprzemiennie pojawiały z LEGO Star Wars. Dzięki jeszcze raz, że obejrzeliście. Cześć.